What kind of man? What kind of man am I? I try to walk where I just fell. I try to break a secret spell. Witam Was! Dzisiaj pomalujemy silnik przy 60 i po drodze zrobimy inne rzeczy przy niej. No to działamy! Parę rzeczy przy niej już odkręciłem, jak widzicie. Jeszcze muszę tam trochę odkręcić bak od paliwa i chłodnicę, bo filtr powietrza to już odkręciłem, o tutaj jest. I maskę też musiałem odkręcić ją przy każdy element osobno, bo ciężko było to ściągnąć samemu. O, sprężarka już czeka do malowania, bo najpierw sobie pomaluję tutaj te elementy. I tutaj też. I kupiłem też taki pistolet nowy, bo tamten coś już szlak trafił, już go czyściłem, a on nic. Właśnie już tym pistoletem malowałem na ostatnim dechu ten zderzak przy eskorcie. Dobrze, to lecimy. I tam trzeba odkręcić jeszcze tam inne rzeczy przy tej 60 i tutaj odkręciłem też, bo były wycieki, uszczelka chyba już była nie taka i muszę nową uszczelkę założyć. Dobrze, Marcin, nie mów tyle, tylko tam działaj. Dobrze, to lecimy i działamy. Jak widzicie, już mam wszystko poobklejane, już zrobione, tylko muszę chłodnicę jeszcze odkręcić. Spuścić z chłodnicy płyn i ropę ze zbiornika i odkręcić ten tłumnik. Dobrze, to działamy. I to jeszcze odkręcę, bo tego nie będę malował. Tu dam ten też taki czarny, bo to ładnie wygląda. Ostojnik odkręcimy, bo już tu, jak widzicie, odkręcone mam trochę. I trzeba ją liwarkiem do góry i odkręcimy też koła przednie. Coś trzeba wymyślić. Rozrusznik odkręcić, alternator, pasek klinowy, to jeszcze trochę rzeczy mam do odkręcenia. Dobrze, to odkręcamy. Na początek spuścimy płyn. Tutaj takie baniki. Tutaj jest korek. O i tak. I trzeba czekać. Trochę sobie poczekamy. 10 litrów wchodzi do chłodnicy. O, już powoli się kończy. Teraz spuszczamy z bloku, później z chłodnicy spuszczę i już będzie spuszczone z tego wszystkiego i będę mógł odkręcać dopiero. Z chłodnicy to nawet nie wiem, czy bym musiał spuszczać, ale spuszczę też. Leci, leci i nie ma końca. Za chwilę do Was wrócę, bo nagranie będzie miało tyle minut, że aż za dużo. To za chwilę do Was wracam.
coś lepszego wymyśliłem. Tu sobie podstawiłem i sobie leci. Po co mam stać tak i to trzymać? Tak też będzie dobrze. Dobrze, teraz spuszczę z chłodnicy, bo teraz... O! Bo leci obok. Już powoli się kończy. Teraz spuszczę sobie z chłodnicy, bo teraz spuszczam z bloku. Dobrze, to działamy. No, trochę niedobra to jest metoda. Muszę pilnować. Za chwilę do was wrócę, bo muszę pilnować. Już jestem! Tylko alternator odkręcić i rozrusznik i będziemy malować. Podnieść do góry i koła i można już malować. Tutaj taka śrubka jest na 13, na 13 klucz. Tutaj trzeba odkręcić i tu przesuwamy. O, jeszcze troszkę i będzie dobrze. Jeszcze kawałeczek. A, ręką nie idzie, trzeba kluczem operować. No, śruby to się nowe zamontuje, będzie lepiej wyglądać. Jeszcze 2 mm i będziemy mieć tutaj, odłączymy. Tutaj powinienem to pamiętać, jak powinno być, bo niektóre to ja zapisuję sobie w takim, jak to nazwę, takim warsztatowym zeszyciku sobie zapisuję niektóre kable, żeby wiedzieć, jak to jest. Tutaj jeszcze muszę odłączyć. Ale ten jest z tym na dół, to będę pamiętał. Gorsze to tam światła, bo tam zapamiętać 6 kabli aż. Dobrze, za chwilę do was wrócę. O, nawet już mam odkręcone. Jeszcze trzeba kawałeczek i już wyjdzie. Dobrze, za chwilę do was wracam. Mamy alternator. Zaraz wyniosę tam, do tamtego warsztatu. A tutaj to włożę i to też się pomaluje. O. I weźmiemy się za rozrusznik, bo rozrusznik jakby był ten zwykły, to go wiadomo, żebym pomalował, ale tego nie będę malował, bo ten ładnie wygląda, niepomalowany oczywiście. A co tu leci za podkładka? Chłodnicę już, jak widzicie, mam odkręconą. Bierzemy się za rozrusznik, bo nie ma co tu się bawić z tym, trzeba malować. Śrubka. Teraz drugą śrubkę już mamy prawie i druga śrubka i mamy rozrusznik szybkoobrotowy. Naprawdę się dobrze spisuje. Już mam go miesiąc, to mogę go polecić już komuś. Naprawdę dobry on jest. Miesiąc albo i lepiej będę go miał. Naprawdę, mogę go komuś polecić. Taki rozrusznik szybkoobrotowy. No
Dobrze, idziemy do warsztatu tam. Nie, jeszcze muszę tu podnieść. To zaniosę tam do tamtego warsztatu ten alternator i rozrusznik. Dobrze, i odkręcimy jeszcze koła i podniesiemy do góry, bo tutaj będę malował. Dobrze, to działamy. Dobrze, poodkręcane. Jeszcze bym zapomniał, o jak poszło leciutko. Jeszcze bym zapomniał, trzeba jeszcze przykręcić spód te, co idzie skrzynia biegów, ten dekielek taki. No teraz jak tu będę? Tam nie przesunę. Tak weźmiemy. I też puściło. To zaraz uszczelnimy tą skrzynię biegu. Pod tym to było już utrapieństwo, że ona tak ciekła, ta skrzynia biegów. Ten dekielek tam był i tam była już trochę ta uszczelka wyrobiona. O, jedną śrubkę mamy. Za chwilę będziemy mieć tłumnik. Musimy przytrzymać sobie teraz to, żeby na nas nie spadł ten tłumnik. No wychód. O. Za chwilę będziemy mieć ten tłumnik, jak odkręcę tą śrubkę. Dalej puszczę, czy nie? Dobrze, za chwilę do was wrócę, odkręcę tą śrubkę. I będziemy robić skrzynię biegów, uszczelniać. Dobrze. Dobrze, tłumnik odkręcony, wszystko jest już tu zrobione. Zbiornik musi być tak jak jest, tylko weźmiemy o tutaj takie śrubki i tutaj klucz. Tutaj jeszcze gdzieś coś jest. I tutaj jest jakaś śrubka. Dobrze, i wszystko. I będziemy robić tą skrzynię. Szybko zrobię. O, jeszcze tu to takie to coś muszę też odkręcić. Jakoś dobrze, to robimy skrzynię. Bo nie ma co. Zrobimy skrzynię i będziemy podnosić do góry i odkręcimy te koła. Rękawiczki zmienione, bo tu już musi być naprawdę estetyka. Zrobimy z silikonem dla uszczelnienia też. Nie wiem, czy pod miskę tą skrzyni biegu powinno się dawać silikon, czy nie, bo pod miskę olejową silnika to wiem, że powinno się dawać. Że dawają. Powinno się dawać, ale tutaj dobrze, silikon zrobiony, jako tako powinno być i będę przykręcał, już szybko przykręcę i będziemy malować. Dobrze,
Dobrze, koła poluźnione, możemy warować. Tam to jeszcze musi się kręcić koło, bo to jest górze. Weźmiemy, przejdziemy szybko. Jeszcze nie jest w górze. Może nie tak robię. Dobrze, za chwilę do was wrócę. Podliwarujemy i będziemy za chwilę malować. Dobrze, koła odkręcone, wszystko tu porobiłem jak należy. Wszystko jest pewne jak. I zaraz przeniosę tutaj tą sprężarkę, bo pomyślałem tak, że zacznę tu sobie malować silnik, niż tam mamy porozkładane w tamtym warsztacie, tak nazwijmy, jak teraz robię tą 60, to nazwijmy, że to jest pierwszy, albo zrobimy tamten pierwszy warsztat, a ten będzie drugi, numer 2. Dobrze, to przyniosę stół, sprężarkę i będziemy malować. Wziąłem się, dawno już przebrałem, bo jak zmieniłem tomy klapkę przy nie, jak to nazwać, klapkę przy tej skrzyni biegów, to już nie będę się kładł, brudził, to się przebrałem, bluzkę sobie przebrałem. O, rozpakujemy ten pistolet. Czy tam spadło? Silikon spadł. O, i taki jest od góry. Ten zbiornik jest od góry. Nie jest od dołu, tylko od góry. Dobrze, i gdzie tu jest śrubokręt? Chyba gdzieś tam. Muszę zobaczyć, gdzie jest śrubokręt. Mam śrubokręt. I weźmiemy, otworzymy farbę podkładową. Tutaj położymy. I wylejemy towaru. Weźmiemy, podłączymy. Mamy podłączone. Towar mamy nalany. Tutaj zakręcimy. Dobrze, i będziemy malować. Dobrze, to malujemy.
Towar się skończył, farba. Trzeba dolać. Dobrze, i malujemy dalej. Jak już wam się podoba, ładnie? Co? Dobrze, malujemy dalej. Trzeba dolać farby. Trzeba drugą puszką. Ale akurat starczy. Może jeszcze nawet zostanie. Szubokret jest. A pistolet dobrze się spisuje. Dobrze, i może to już będzie tyle. Dzisiaj chyba pomalujemy tylko podkładową, bo ta farba pisze, że sknie jeden dzień. Dobrze, malujemy. Ale los się zdarzył, kółko się urwało. Ale to w niczym nie przeszkadza, tylko nie można jeździć nim. Tylko nosić. Dobrze, malujemy dalej. Może jakoś później się zrobi te kółko kiedyś. Bo nie wiem, czy na pewno się gdzieś takie dostanie. Dobrze, malujemy dalej. Bo jeszcze tył trzeba poprawić. Tutaj sobie zaświeciłem taką lampę, bo tu już jest trochę ciemno i muszę tak robić. Z lampą, bo trochę ciemno tu. Dobrze, malujemy. Już trochę tu zacząłem malować, o, bo zasłoniłem światło. O, widać? Jeszcze trzeba spód trochę pomalować. Dobrze, malujemy. Dobrze, wszystko mamy już pomalowane. W następnym odcinku będziemy malować już taką farbą na gotowo, bo to dopiero jest podkład. Wszędzie pomalowałem. Tutaj też zwolnice, tutaj z tyłu podnośnik. Wszystko mamy pomalowane. I tutaj tą skrzynię uszczelniałem tą pierwszą, co idzie ta klapka, czy jak to nazwać, bo tu mam jeszcze podkładkę. O, tutaj jest. I kupiłem też, zobaczymy jak to będzie, czy będzie ciekło, czy nie, ale zawsze było na tym środku tam takie od oleju, to te pierwsze to tak ciekło. Dobrze, i będziemy powoli kończyć ten odcinek. No tutaj pomalowałem trochę, ale to też będę malował. To też się pomaluje. Dobrze, że tak kabel nie jest aż pomalowany. O, tutaj troszkę, ale to
rozpuszczalnikiem się puści i będzie dobrze. Jak wam się podoba? Ładnie wyszło? Z tym kołem będę musiał zobaczyć, bo się urwało. Lipa jak. Trochę też ma ta sprężarka, trochę lat. Dobrze, i będziemy kończyć już ten odcinek, bo dzisiaj już nie pomalujemy tą farbą, tą na gotowo. W następnym odcinku będziemy malować. Dobrze. Idę się z wami pożegnać sprzed garażu numer 1. Przed warsztat, o, bo tak nazwałem. Jeszcze może pomaluję tamte te szopie, co jest, albo w kolejnym odcinku to się pomaluje. Dobrze, to kończymy już. Idę się z wami pożegnać. No, tutaj piszę na tej farbie, tej podkładowej, że pierwszy stopień 15 minut, stopień trzeci 1,5 godziny, czas całkowitego sknięcia powłoki 1 dzień. To musimy na kiedy indziej odłożyć, żeby pomalować tom na gotowo. Jutro nie pomaluję, bo święto. Dobrze, idę się z wami pożegnać sprzed szopy. Sprzed tego warsztatu numer 1. Dobrze, to idziemy. I będzie na tyle. Dobrze, to będzie na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was. Na razie. Cześć.